Cześć, tu Paweł i Monika. Od 7 miesięcy podróżujemy naszym własnoręcznie zbudowanym campervanem. Ze Szkocji, gdzie spędziliśmy cudowne chwile, zabieramy Was w nowe miejsce. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. My już wróciliśmy. Ze Szkocji. Ze Szkocji. I myśleliśmy, że już nic nas nie zaskoczy po tych pięknych widokach. Tak żal było po prostu Szkocję opuszczać i wracać. No ale przyjechaliśmy do North Devon, północny Devon. Tak. I po prostu są tutaj takie piękne miejscówki i również na dziko, że no jesteśmy strasznie zaskoczeni. No naprawdę jest super i już możemy chyba powiedzieć na 100%, że jesteśmy uzależnieni od podróżowania vana i van life'u, bo po prostu... No jest to coś super, no zresztą zaraz sami zobaczycie. Jesteśmy niedaleko Linton, przy zatoce Woody Bay. No i mamy taką cudowną miejscówkę, zaraz wam to pokażemy. No i teraz zaraz się zabieramy też za śniadanko. Właśnie dopiero co wstaliśmy, będziemy robić śniadanko. A tu taki piękny widok. Zrobiło się trochę cieplej, wczoraj mieliśmy dosyć chłodny wieczór. Nawet za bardzo nie posiedzieliśmy na dworku, ale powiem wam szczerze, że teraz jest po prostu coraz cieplej. Monika zaraz zacznie robić śniadanko. Oczywiście ja jej pomogę. To nie tak, że ja tu będę sobie leżał i się opalał. Jest tu naprawdę fajna miejscóweczka. Na jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że z 10 vanów tu spokojnie może zaparkować. A napiszę wam w opisie dokładnie, gdzie to jest. Także zabieramy się teraz za śniadanko. Halo, nie śpi. Czekam, aż się woda zagotuje. Tak, na śniadanko zrobimy, mamy tutaj szpinak, więc zrobimy, mamy jajka, więc zrobimy omlet ze szpinakiem, taki na ostro. No i do tego zrobimy jakąś sałatkę z pomidorka, z luka. No. Także musisz mi pomóc teraz. Zabieram się za pracę razem z tobą. Teraz omlecik. Szpinak jak to szpinak. Zniknął. Z wielkiej torby zrobiło się odrobinka. Dokładnie. To życie w vanie jest naprawdę uzależniające, kurczę, no. Tak tęskniliśmy, byliśmy raptem tydzień w domu i... Jest po prostu tak super. W ogóle to dwie nocki spędzamy tutaj na dziko, w tej okolicy. A później gdzie indziej, ale to wam pokażemy później. Tak. To jest niepospodziany. Niespodzianka, gdzie was później zabierzemy. A wy nam później powiecie, gdzie było lepiej. O, szybko szpinak się wali. Halo, ratunku. No. Śniadanko, patrzcie na to. Monia, coś cudownego. O, jak tu jest fajnie. Elegancka miejscóweczka, naprawdę.
zjemy, bo stygnie. Słuchajcie, jesteśmy właśnie teraz przy Wanie, Roba i Julie. I słuchajcie, wygląda niesamowicie. Nie widziałem nigdy Renault Mastera 4x4, silnik 3 litry, diesel, ciągarka. Po prostu masakra jest. Jest trochę wysoki, bo ma ponad 3 metry wysokości, Rob powiedział. Cały system tutaj tego napędu był montowany w Hiszpanii. Samochód wygląda naprawdę niesamowicie. Kompozytowy dek na górze, mają łódkę składaną, różne tam jeszcze rzeczy trzymają, jakieś walizki w ogóle, naprawdę oldschoolowi ludzie. Z tyłu jest bagażnik, mają składane dwa rowery górskie. Nie wiem, widzieliście kiedyś Renault Mastera w takiej wersji? Bo ja nie. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie na to. Bardzo fajny, oldschoolowy wygląd. Tu masz cały panel, vintage'owy styl. I najlepsze, słuchajcie, jest to. Naciskamy przycisk. Łóżko idzie na dół. Bierzemy łóżko do góry. Tutaj mamy jakąś taką areę sobie do przebierania. Tam, co widzicie, to jest washing machine. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Sufit w materiale. No i gitara. Rob gra na gitarze. Bardzo tak hipisowsko zrobiony jest ten van. Fantastyczny. Tu mają fajne rozwiązanie. Mają oddzielny zbiornik na diesel, 70 litrów. Także to chodzi na diesel, to się całe nagrzewa. No i Rob powiedział, że po prostu nagrzewa się van bardzo, bardzo szybko. Bardzo to mi się podoba też, wykończenie. Szafki są fajnie zrobione, bo naciskamy i się otwierają. Super jest, naprawdę. No i oczywiście w vanie nie może zabraknąć łazienki. Zobaczcie na to. Kompozytowa toaleta. Boiler. Także naprawdę jestem pod wrażeniem. A w ogóle Rob i Julia planują mieszkać w tym vanie. Wybierają się do Kanady. Także wydaje mi się, że takim autem do Kanady można naprawdę spokojnie jechać. No ale mi naprawdę, van mnie zauroczył. Dużo pracy włożone. Fajne te dodatki wszystkie są. Super. Wentylator. No i super też są schodki. No bo jest trochę wysoki. Także o. Najfajniejsze jest jeszcze to, że wszystko jest tak bardzo wysoko pod spodem. Słuchajcie, mamy 50 litrów zbiornik gazu LPG. Tam jest 90 litrów diesel. Tam jest dodatkowy zbiornik 70-litrowy. 100 litrów na wodę białą, a nie pamiętam, ile jest na wodę szarą. Ale zobaczcie, jaki tu jest prześwit wysoki. Tankowanie LPG oczywiście z zewnątrz. I wygląda naprawdę super. No i oczywiście markiza na górze. Także słuchajcie, zrobiłem wam taki szybki tour. Jestem pod wrażeniem auta. Fajne jest. Bardzo ładnie oldschoolowo jest zrobione całe tutaj wejście. No, a tam właśnie jest Rob i Julia. Sobie stoją i rozmawiają z Moniką. To jest właśnie Rob i Julia. Hello. Także to oni właśnie mają tego cudownego vana. And thanks a lot you show us your van. You're very welcome. It's really nice. I hope you will enjoy your trip to Canada. Yeah. Thank you. So it was really nice. I'm very impressed what you do, guys. Yeah, thank it's you very special. Your camper van is very special. Yeah, it is special. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Lovely to meet you. Yeah. Yeah. Enjoy. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Hey. Bye. See you later. Bye. To nie wiem, co chcę powiedzieć. Że nie, dowiedziałeś fajnie, się, że się dowiedzieli. Fajnie, że się dowiedzieliśmy o takiej opcji. Że można opcji. Przepłynąć statkiem, nie przewozić wana w kontenerze, tylko po prostu wjeżdża się vanem na statek, bierze się kabinkę, płynie się. Ile czasu? 6 dni. A ile to kosztuje?
Sprawdzamy? No nie, muszę sprawdzić. Wiem skąd to trzeba sprawdzić. Hej. Także to sprawdzimy i pojechali dalej. Może jak odłożymy kupę kasy albo wygramy w lotka, to naszego ciapka zabierzemy do Kanady. W lotka. Wiesz co cię czeka? Co? A ty jeszcze nie pozmywałaś? Paweł jeszcze nie pozmywał, bo tu nas sąsiedzi rozproszyli, ale po prostu jak obejrzeliśmy, pokazali nam naszego. My pokazaliśmy im naszego, oni pokazali nam swojego kampera, także nie mogliśmy się po prostu powstrzymać, żeby tego wam nie pokazać, bo naprawdę ten kamper jest... Napiszcie w komentarzach, czy widzieliście kiedyś Mastera 4x4, bo ja szczerze powiem nie widziałem. Mercedesy widziałem. Ale fajnie wyglądał. Ale fajnie wyglądał, no. No, dobra. Widzisz? Myślisz, że nasz ciapek może mieć kiedyś 4x4? Tak, 8x8. 8x8, 5x5. No dobra, to kiedyś zrobimy. No dobra. A to właśnie ich kanał jest na Instagramie. A van for all seasons. Takie mają coś. Super. Będziemy ich śledzić, co tam w Kanadzie u nich słychać. Może się gdzieś spotkamy na drodze. Może. To co, zmywasz? Nie, no ty zmywasz. Ja? No ty ja robiłem śniadanie. To zaczyna, ten musi kończyć. Okej. To biorę się za robotę. To bierz się za robotę. A tu sobie popodziwiam widoczki. Znowu mamy piękny dzień. Słuchajcie, miało padać. Ale jak zwykle mamy farta. I nie pada. Także ja się udaję do strefy relaksu. Słuchajcie, z tamtej miejscóweczki, co zjedliśmy takie pyszne śniadanko, jedziemy cały czas takimi drogami, już 26 minut. No strasznie są te drogi takie wąskie. Tutaj już po prostu jakieś mury jeszcze. Widoki po drodze są. O Boże. Przepiękne. Cicho bądź, bo mnie stresujesz, no. O my God. No ale tu już chyba skręć. Dojedziemy do jakiejś cywilizacji. No. O, tutaj cienko. I mury po bokach. Jest raczej tu kwiatków komuś. A dojechaliśmy, słuchajcie. Wyjechałem z krzaków nagle do miasta i nie wiem, do miasta. I tak się jechało po tych krętych drogach, że tam... Wydaje mi się chyba, że będzie dobrą opcją, żeby zainstalować jakieś rzepy pod tym materacem, bo nam wszystko zjechało. Pierwszy raz, słuchajcie, całą Szkocję przejechaliśmy, nic się takiego nie wydarzyło, a tutaj były takie drogi... Bo było mocno z górki. Po prostu masakra. Ale jesteśmy, ale gdzie? To wam zaraz powiemy. Hejka, już was nie będziemy trzymali w tej niepewności, gdzie jesteśmy. Już jesteśmy na miejscu. Tak, dojechaliśmy. A jesteśmy na kempingu. Tutaj. Jesteśmy w Mill Park. Jesteśmy w Mill Park. Przyjechaliśmy tutaj na kemping. A przyjechaliśmy tu dlatego... Ponieważ spotykamy się z naszymi przyjaciółmi z Swindon. I oni są pod namiotem, także nie mogli z nami zostać gdzieś na dziko. I dlatego się zdecydowaliśmy 3 dni zostać na kempingu razem z nimi. No i troszeczkę później wam pokażemy, jak tutaj to wszystko wygląda. No bo na razie grillek się szykuje, już się tam piecze i zaraz tam także do nich śmigamy. Także idziemy zajrzeć do kiełbasek. Tak.
No jest jeszcze jeden powód, dla którego tutaj przyjechaliśmy. A tym powodem jest Kasia z kanału Kasia Kempinguje, tak, która tutaj mieszka na tym kempingu. Tak. Więc później się z nią spotkamy. No i no, zobaczycie też, w czym mieszka, bo to też jest niespodzianka. Tak, i powiem wam szczerze, że Kasia z Markiem no, przemienili swoje życie 180 stopni. Tak, zmienili swoje życie i teraz mieszkają w takim cudownym miejscu. Tak. Jest tutaj pięknie, dużo zieleni. Naprawdę. Lasy dookoła, bliziutko do morza. Tak, blisko miejscowości Martin Kombe. Także Martin Kombe to jest nad całym morzem. Zlinkujemy wam ten kemping w opisie filmu. Także sobie dokładnie zobaczycie, gdzie to jest, gdzie to miejsce jest. A no i potem wam jeszcze pokrótce pokażemy, jak ono wygląda, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Tak, jest tu sporo przyczep kempingowych, mniej namiotów. Tak, tak, aczkolwiek są. Tak. Tutaj na przykład państwo sobie fajnie są na kempingu. Zagadali nas, jak szliśmy w tamtą stronę, żebyśmy ich nakręcili, a teraz na nas nie zwracają uwagi. Ja bym śmieję się. No i jak chcecie zobaczyć pierwszy raz, jak nasz ciapek prezentuje się na kempingu, no to wygląda tak. Ja już był raz na kempingu, ale... O, właśnie jedno... tam. Tam sobie stoi nasz ciapek. Tak. A za ciapkiem... A za ciapkiem jest, nasza... jest impreza. Area piknikowa. Area piknikowa. Halo, cześć. Halo, cześć. Hejka. Siema, hejka, siema. Hejka. No i tak się już urządziliśmy. Tak, dokładnie. Chcesz coś powiedzieć, Kasia? Co? Mamy kupę jedzenia. Kamil, co tam miałem przyrządzasz? Powiedzieć, nie bądź fajka, zostaw lajka. Kubaszki grillujemy, sałatki są już zrobione, także tak, zaraz będziemy... Teraz będziemy biesiadować, konsumować i może też zagramy coś na gitarze, ale zobaczymy, może to będzie później. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Nowych widzów zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. W niedzielę natomiast spotkamy się z ludźmi, którzy wywrócili swoje życie do góry nogami. Będzie ciekawie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka.